Cześć kochani, witajcie w nowym jesiennym filmie na moim kanale, w którym jak co roku na Waszą prośbę pokażę Wam pomysły na spędzanie jesiennych wieczorów. Także koniec z nudą! Po pierwsze, upiecz coś dobrego. Nie od dziś wiadomo, że takie słodkości zawsze polepszają nastrój, więc są idealne na jesienną chandrę, kiedy coraz szybciej robi się ciemno i zaczynamy się nudzić. Pamiętajcie tylko, żeby były w miarę zdrowe. Do przygotowania warto użyć sezonowych przysmaków, takich jak dynia, jabłka czy orzechy. W internecie znajdziecie oczywiście masę przepisów na takie pyszności. Ja swój zostawiam na dole w opisie. Polecam szczególnie te dyniowo-owsiane ciasteczka, które smakowały obłędnie. Chcecie skutecznie wykorzystać wieczór? Zakupy się tu idealnie sprawdzą. Ja zawsze przepadam, a Wy? Zwłaszcza na tych online. Teraz powinno się skupić na kompletowaniu zimowej garderoby. Kurtki, buty i koniecznie czapka oraz szalik. Wiecie, że zazwyczaj chorujemy przez to, że jesteśmy niezbyt ciepło ubrani? Ja ze swojej strony polecam czapki i komin z mojego sklepu Pinkland. Są świetnej jakości i posłużą Wam na lata. Ta różowa jest bardzo mięciutka, ciepła i nada Waszym stylizacjom koloru, co jest bardzo ważne. Przy okazji zrób od razu porządek na komputerze. Jeżeli Twój pulpit, tak jak mój, zaśmiecony jest niezliczoną ilością plików, to posegreguj je. Utwórz foldery i tak dalej, żeby wszystko było przejrzyste. Poświęć temu odrobinę uwagi. Zajmie Ci to trochę czasu, a później łatwiej Ci będzie wszystko znaleźć. Stwórz przytulny nastrój w swoim pokoju lub w całym domu. Zadbaj o ciepłe oświetlenie, jesienne ozdoby, zapal świece, porozkładaj kocyki, poduszki, które są kwintesencją jesieni. No i w takim pokoju od razu milej jest spędzać czas, prawda? Możesz wykorzystać tu także jakieś inne dekoracje DIY, których zrobienie spokojnie zajmie Ci cały wieczór. Przydadzą się do tego dary natury, czyli kolorowe liście, kasztany, żołędzie, szyszki. Możesz ich użyć do wykonania bukietu, obrazu, stroika bądź świeczki. Ja do słoika po prostu obwiązanego sznurkiem wsypałam kasztany i żołędzie, na wierzchu umieściłam malutką świeczkę i gotowe! Nie musisz robić nie wiadomo czego. Nawet taka prostota cieszy oko. Zacznij przygotowania do Halloween. Jeśli obchodzicie to święto, to już najwyższy czas coś zacząć robić w tym kierunku. A może zorganizujesz imprezę halloweenową w tym roku? Jakiś mroczny wystrój, straszne dynie? Wycinaliście kiedyś? Powiem szczerze, że to bardzo fajne zajęcie, pochłaniające czas, tylko ostrożnie z nożem. Nieźle się narobicie, jak tak wykroicie nawet te dwie dynie, no i efekt bardzo satysfakcjonuje. Zamiast grać w gry komputerowe czy planszowe, postaw na umysłowe, które trochę Cię pobudzą. Samodzielnie porozwiązuj krzyżówki, rebusy lub sudoku, albo z rodziną czy przyjaciółmi zagraj w państwa miasta lub statki. Zabawa gwarantowana, a przy okazji potrenujesz trochę szybkie myślenie. A może tak wieczór spędzić poza domem? Wybierz się sama do przytulnej kawiarni, postaw na aktywność fizyczną i pójdź na basen. Lub przejdź się do lokalnej biblioteki, trochę poczytać w magicznej atmosferze. Posłuchaj audiobooka albo wybranego podcastu. Dostępne jest ich tysiące. Możesz wykupić subskrypcję albo na YouTubie też znajdziesz sporo propozycji. Najlepsze w tym jest to, że tak jak podczas słuchania muzyki, możesz robić inne rzeczy jednocześnie, na przykład sprzątać, czy o, malować paznokcie. No i jak już jesteśmy przy tym słuchaniu książek, to oczywiście nie mogło tu zabraknąć tego punktu. Pod kocem z ciepłym kubkiem herbaty zanurz się w lekturze. Idealnie sprawdzą się powieści takie jak Moje kobietki, Emma czy Wichrowe wzgórza, a dla fanów innej tematyki polecam na przykład thriller Boginie albo fantastykę Siostra Księżyca. Jeśli chodzi o filmy i seriale, to obowiązkowo klimatyczne Gilmore Girls
Ania, nie Anna, wzruszający słodki listopad, no i oczywiście kultowy Zmierzch czy Harry Potter świetnie sprawdzą się o tej porze roku. Dajcie znać, bez jakiego filmu Wy nie wyobrażacie sobie jesieni. Tymczasem to tyle na dziś i do zobaczenia wkrótce. Pa!